14 października w Małopolskiej Szkole Gościnności imienia Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa, radny Robert Bylica oraz dyrektor szkoły Andrzej Pawlikowski. Dzisiaj wyjątkowy dzień, Dzień Edukacji Narodowej. Bardzo się cieszę, że mogę to święto spędzić w Małopolskiej Szkole Gościnności. Jest to wyjątkowa jednostka edukacyjna podlegająca Urzędowi Marszałkowskiemu. Jest najlepszą jednostką i też możemy się poszczycić z wyników, jakie ta szkoła osiąga. Małopolska Szkoła Gościnności to niewątpliwie wizytówka na mapie województwa małopolskiego, ale również wizytówka na terenie całego kraju, jak i można usłyszeć, że w Europie. Poziom nauczania jest bardzo wysoki, o czym niech świadczy poziom zdawalności matur, czy też punktacji ocen. Co najważniejsze, wysoki poziom również nauczycieli. Tutaj nauczyciele niewątpliwie również podnoszą swoje kwalifikacje, nie tylko przekazują wiedzę, ale również uczą odpowiedzialności, uczą otwarcia na drugiego człowieka, więc ta szkoła jest naprawdę takim walorem na mapie naszego województwa. Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności to placówka oświatowa, w skład której wchodzi technikum turystyczne, technikum hotelarskie, technikum gastronomiczne, liceum ogólnokształcące, szkoły pomaturalne oraz organizujemy również kursy kwalifikacyjne, zawodowe. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom z województwa małopolskiego. Jesteśmy z nich naprawdę dumni, są profesjonalni, są pełni pasji, zaangażowania, wykonują ciężką, trudną pracę. Pokazali również, że w czasie pandemii przeszkody nie są im trudne do pokonania, dali sobie świetnie rady, życzę im samych sukcesów, wszelkiej pomyślności, dużo zaangażowania, ale też takiego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego, spełnienia wszystkich marzeń, celów, zamierzeń. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku szkolnym. Dziękuję.